Siemka. Dzień dobry. Witamy Was po dłuższej przerwie, po dłuższej nieobecności. Wróciliśmy na zadupie. Nie było nas, bo ten oto człowiek się rozchorował. I dzisiaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, co tu się zmieniło. Ja byłam w międzyczasie i nawet nagrałam film, ale coś tam się stało z plikami i w sumie nic z tych plików nie wyszło, nie zostało. Więc filmu nie było. No i ogólnie to co? Przyszła w sumie już trochę jesień, nie? Kwiatów nie ma za bardzo, bo nie sadziliśmy więcej, a ostatnio wszystkie astry ścięłam, co byście zobaczyli na poprzednim filmie. Pozbieramy pomidory. No i dzisiaj w sumie głównym naszym zadaniem jest posadzenie cebulek, które część zamówiliśmy, a część kupiliśmy. Nie, a część dostaliśmy. I najpierw Wam pokażę tą część, którą dostaliśmy. Także to jest cały karton z cebulami. Na pewno są hiacynty, tu widzę. I przypuszczam, że narcyzę, żonkile, może jakieś szafirki. To się okaże, jak wyrosną na wiosnę, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, a tu zamówiliśmy z Adrianem z firmy Benex. To nie jest żadna reklama ani nic. Zamówiliśmy 100 sztuk tulipanów mix i 50 sztuk szafirków. A do tego dostaliśmy jeszcze 5 sztuk szafirków gratis, także... Tak to wygląda. Nie wiem, ile jest tych cebulek w sumie, ale od groma i ciut ciut na to wychodzi. No, także mamy już tutaj miejsce. Tu będą rosły przy foliaku, gdzie rosną mieczyki cały czas. Ja tych cebulek mieczyków nie będę wyciągać, bo po pierwsze mi się nie chce, a po drugie nie widzę potrzeby. Jak coś je zeżre, to je zeżre i mam to gdzieś. I tak mam jeszcze w planach tych szafirków później dosadzić. Nie szafirków, sorry. Mieczyków dosadzić później. No, także to jest plan na dziś. Na pewno pokażemy Wam, co zrobiliśmy i jak to będzie wyglądać. Chcemy powyrywać trochę zielska, posadzić w to cebulki i przykryć kartonami. A potem zimą, gdzieś tam w styczniu, lutym zobaczymy. Ściągnąć te kartony, żeby już mogły rosnąć, żeby mogły wychodzić te cebulowe kwiaty. Ja też wiem, że nie w porę, ale posadziłam tam przy bramie trochę hiacyntów i żonkili, ale przesadzałam je gdzieś tam, w sensie wysadzałam je gdzieś tam koło kwietnia. W kwietniu chyba to było, więc zobaczymy, czy cokolwiek z nich wyjdzie teraz w tym na wiosnę. No i ogólnie trochę posprzątamy, bo musimy wywalić arbuzy, z których nam w sumie nic nie powychodziło. Ostatnio też jednego wzięłam, był taki mały. Nie wiem, czy jeszcze mamy ten film, który nagrywałam telefonem. Jak mamy, to może Wam... Do roboty! To może Wam dorzucimy. W każdym razie, no daj mi skończyć. W każdym razie ten arbuz miał takie dwie dziury, więc coś musiało w niego wleść. Nie wiem, czy to na przykład osy, czy mrówki. No i jak go rozkroiliśmy, to też był żółty, więc dwa żółte nam w sumie wyrosły. Z tych czerwonych nie mieliśmy nic. No i to z arbuzami by było w sumie na tyle. Trzeba je po prostu wyrzucić i w tym roku już nic z nich nie będzie. Nie wiem, czy będziemy próbować... Za rok okaże się. Teraz możesz już wyłączyć. Matko. Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się przygotowaniem, powiedzmy, do kolejnego sezonu. Czyli ułożymy trochę więcej grządek. No może dzisiaj jeszcze nie ułożę, ale przywiozę kartony i coś tam zacznę. I zobaczę, jak mi to będzie szło.
Coś tam zastanawiałem się, czy może posiać jakiś poplon. Ale uznałem, że dam szansę tej ziemi tak jak jest. Bo w sumie co tu poplon, co? Coś z azotem. Wydaje mi się, że azotu tutaj nam nie braknie, bo pokrzyw mam pod dostatkiem, więc będę walił gnojówy tak jak w tym sezonie. Coś tam odkażające, no jeszcze się żadne choróbsko nie przyplątało, no to chyba nie ma po czym odkażać, także po prostu będziemy uprawiać w przyszłym sezonie w tej ziemi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko na jedną część może przywiozę więcej obornika. A to tam. Teraz rozładowujemy. Na razie udało mi się oczyścić tyle terenu, mniej więcej od doniczki z miętą. I tutaj do tych pierwszych mieczyków. Tam jest jeszcze całe wiadro chwastów. Nasza taczka wygląda tak. Tu mamy kolejne wiadro pomidorów. Także jest szał dzisiaj, ale szczerze mówiąc powątpiewam w to, że skończymy dzisiaj. Bo jest naprawdę dużo roboty. I no i wygląda to tak, jakbym jeszcze nic tu nie zrobiła w sumie. Pytanie za 100 punktów i kredki. Czyje to gąsienice są? Czy to będzie coś ładnego z nich, czy to będzie nic z nich? Dajcie znać. O, jedna już idzie do zielska. Patrz. Cwaniura. Proszę już. Dopiero 3 krzaki są zlikwidowane. Na wszystkich innych dalej dojrzewają pomidory. Co widać? I nie wiemy, czy zerwać te zielone pomidory, czy dać im dojrzewać tutaj. Na razie krzaki wyglądają się w miarę zdrowe, przynajmniej większość. Ale to dojrzewanie idzie bardzo powoli. No dzisiaj znowu wiaderko pomidorów. Ale niektóre te zielone są już takie... No, był gdzieś na spodzie. Zaczynają się robić takie, o tutaj widać, takie jakby twarde. Dostałem taki... Jakby miały korę. Tak, ta skóra się taka twarda robi, a pomidor dalej nie dojrzały. I nie wiem. A potrzebuję tu miejsce, bo mamy jeszcze 2 tacki tam buraków, cebuli i innych rzeczy, żeby tutaj wysadzić. Ech. Jak ktoś się bardziej zna, to niech powie, czy dać im tutaj czas, czy zrywać zielone i niech dojrzewają sobie w szafce w domu. To tyle. Także przypadkowo znaleźliśmy kolejnego arbuza wielkości o takiej. To już drugi i rozcięliśmy je. Krzaki już były i tak do, wiecie do czego, i jest żółty, tylko oczywiście o, ostrzy, żółty. I drugi też, czyli same żółte, tak jak mówiłam na początku, ani jednego czerwonego. I w ten oto sposób jest zrobione. Tu bliżej foliaka są cebule. Będziemy je odkrywać, także spoko. Mamy to opracowane, a tu będzie ścieżka. Adrian poszedł teraz po resztkę zrębki. No i tak kolejny kawałek ogrodu zagospodarowany. Tutaj też posadziłam cebulę, tu w tym miejscu, przed jeżówką. Tulipany, ale to tylko dlatego, żeby były po prostu na wiosnę. I później, następnym razem, bo dzisiaj już nie mam siły, tam gdzie rośnie wszystko, dosadzę resztkę tulipanów, bo została resztka. A z tych cebulek, co dostaliśmy od mojej mamy, nie wiem co wyjdzie.
bo one są, były bardzo takie zasuszone i zobaczymy. W sensie coś na pewno, ale jakoś bardzo się nie nastawiam. Teraz byle wyczekać do wiosny, żeby to wszystko wyrosło. Także tak, robota idzie dzisiaj, idzie. Dobrze, że nie jest tak gorąco. Moje ulubione różowe rękawiczki wylądowały właśnie w śmieciach, ale jakiś czas temu kupiłam sobie nowe i z jednej strony też są różowe, natomiast z drugiej mają moją ulubioną i ukochaną biedroneczkę, czyli po serbsko-chorwacku buba mare. I musiałam je po prostu kupić, bo ja często nazywam siebie bubamarą, ale to może kiedyś wam opowiem. O proszę, a tu nam tak pięknie porósł szpinak. Dzisiaj go nie zabieramy, następnym razem. I buraczki też całkiem nieźle wyszły. A pan Ardian co robi? Co on tam ma? Pokaż. Proszę bardzo, dzień dobry panie kalafiorze. Pierwszy zjadliwy kalafior w tym roku. Prawdopodobnie. Wygląda na zjadliwego. Tak, a tutaj mamy cały karton kwiatków. Jutro jedziemy w gości. I tam jeszcze mamy kilka fantów. A Adrian idzie jeszcze ściąć armusz, bo... Jarmusz, bo będziemy dzisiaj robić co? Szakszukę, tak? Z jarmużem i z fasolką. Tak. Także zobaczymy jak wyjdzie. Tu ogólnie wygląda jakby był wielki nieład, ale nie jest, ogarniamy to jakby co, nie? No i pójdę wam jeszcze pokazać nasze zbiory, co będziemy jeszcze zabierać, co nam się udało tym razem zebrać. Tutaj dynie już marnieją, w sensie, a słoneczniki zaraz będą dobre też do jedzenia. Z astrów już nic nie ma, dzisiaj zebrałam chyba 3 czy 4 ostatnie. Będą do ususzenia. Tutaj są zbiory, tak, fasolka, dyńki takie mini i wiadro pomidorów. Tam pozbyliśmy się już fasolki, bo tu był cały fasolkowy. No a tutaj leżą dynie, te jeszcze są niedobre, bo nie mają tych ogonków pognitych i kukurydza. No zobaczymy co z tego będzie, jakoś to będziemy ogarniać. Tak, także dziś było pracowicie, zebraliśmy dużo rzeczy i będziemy je teraz jeść, jak wrócimy do domu. Także dzisiaj byłoby to na tyle. Widzimy się w następnym filmie. A jutro zapraszamy na ogłoszenie wyników konkursu na największego pomidora, ziemniaka i cebulę. Tak. No to nara. Do widzenia.